No, nikt się tego nie spodziewał chyba. Trzeba dokończyć te Fool's Goldy, nie? Bo... dobra, wydaje mi się, że... O właśnie, dostałem Master Balla tego typu. No i ogólnie widzowie, plan jest taki, że dzisiaj przejdziemy już jakby resztę gry. W sensie przejdziemy sobie już do końca Johto. Możliwe, że sobie złapiemy jeszcze legendy. I się zastanawiam, czy teraz pójść na przykład legendy złapać, czy później. Bo bym w sumie dzisiaj złapał Hoa i Lugię. I jeszcze bym po prostu Ligę pokonał dzisiaj. I na tym bym skończył. I potem bym nagrał taki dłuższy odcinek, gdzie bym już przechodził po prostu całe Kanto aż do Reda. I później, nie wiem, jakiś trzeci odcinek też taki dłuższy trochę. Jak przechodzę już po prostu cały ten trzeci region, wyspę, nie wiem co to tam jest w sumie. Waterfalla nie mam. Ich serio coś boli z tym wszystkim, nie? Z tymi HM-ami wszystkimi. Co im to daje? Jaką satysfakcję oni z tego czuwają? Waterfalla się ma dosłownie, że Waterfalla się używa tylko w tym momencie. I że dosłownie nigdzie indziej później się go nie używa. No ale trzeba przejdować specjalny HM, nie? Żebyś go użył tylko raz w życiu. No ale ja się nie znam, nie? Nigdy gry nie stworzyłem, ale to jest jakiś taki game design specjalny. Nie wiem. I w tym momencie jesteśmy w Kanto. Znaczy już chyba tam byliśmy w Kanto, ale... W ogóle tak szczerze chcę już skończyć te Fool's Goldy, bo mam ochotę trochę w coś innego pograć. Jakieś inne Pokémony. Wiem, mówiłem, że już raczej nie będę Pokémonów nagrywał. Po raz 37 się odmieniło. Dobra. Chciałem w sumie z każdym walczyć. Bo sobie zobaczyłem na YouTubie, jakie poziomy mniej więcej ma Liga. No i zauważyłem, że tam chyba Lens ma 53 poziom. Więc to tak podekspię do 46, no bo to są te walki wszystkie i tak dalej. Chciałbym większość walk właśnie zrobić na tej drodze, żeby jak najwięcej expa dostać. Żeby jak najmniej później grindowania było. O, to jest Porygon 2. Porygona 2 chyba nie widzieliśmy wcześniej, bo go nie kojarzę w ogóle. No raczej nie wiem, no 50 nie wbije na ligę mi się wydaje, bo w samym Victoria od chyba walk żadnych nie ma z tego co kojarzę. Szkoda z tego co mi się wydaje, to chyba nawet były wysokie, nieważne, nie było tematu. No to o, Kabutops, dzień dobry. Ale w sumie fajnie jest ten Kabutops. Taki. No, tego typu. Teraz trzeba teraz przejść Victory Road. Ono chyba i tak nie było trudne, mi się wydaje, w Johto. W Johto ono było takie proste, że chyba nad HM-ów nie trzeba używać. A, bo to już jest koniec. Bo to miejsce kojarzy, że to będzie walka z rywalem. Robimy Flyem, jest Golbat. Czemu on dalej ma w ogóle Golbata, nie Krobata? Meganium? Jaka była kurwa Meganium? Fighting. Czy stalowa jest? Chyba Fighting. Fighting, dobra. Uj, rozwalony. Idę, bo to w sumie 9 minut, a ja już widzę jestem. Trochę szybko to poszło. No dobra, no to co, bierzemy z Ampharosika mojego. Nie wiem w sumie, czy Liga jest zmieniona. Jaka w ogóle była Liga w Johto? To się był tak, ten psychiczny był Koga, Bruno, Dark Type i Lens. To nie wiem, czy zmienili. W sumie Sale dalej miał ten sam typ, co miały, więc raczej nie zmienili ich. Nie, dobra. No, idziemy od razu na Ligę. Znaczy, nie tak od razu, najpierw chcę sobie rzeczy kupić. Mam kurwę hajsu, kupuję Max Potion z 20 full restorów. 20 revive'u, full heal'i też gdzieś tak 21. Teraz to muszę sobie uporządkować wszystko, jakoś tak fajnie. Dobra, no to taki teamek na ligę leci. Ampharos, Typhlosion, Blastoisik, Donphan, Jolteon, no i oczywiście Pidgeot. Miejmy nadzieję, że się uda. No raczej się na pewno uda, no. Na zwyk to nie, że mogę to przejebać. Ale no chciałbym to jak najszybciej skończyć. Dobra, jest Will, on się nazywał. Nigdy nie pamiętam jego imienia. Zaczyna od Abipom. Abipom jest psychiczna. Czy Ampharos da radę go zmanshotować jednym Shadow Ballem? Raczej wątpię. Wiecie co, spróbuję na to walkę, tej walki nie przyspieszać. Bo po co? Jak mogę tę walkę sobie wydłużyć. Troszkę, wiecie, więcej kontentu tego typu. Dobra, kogo następnego wystawiasz? Zatu. Dawaj Zatu. Mogłem chyba... Oj, chyba urwę trochę, ale nie ten. Mogłem w sumie ustawić strip set walki. Żeby troszkę trudniej było, żebym nie wiedział co on wystawia i nie mógł zmienić Pokemonów. Ale mam to w dupie! Jasę gram, nie? Jakiś oryginalny jest Berserker, nie? A, to jest... Okej, okay, czyli dodali jakby tą galariańską ewolucję miała jako Pokemona tutaj dostępnego. Nawet git. Nawet mi się podoba. W sumie chyba wolę go nawet od Persiana. Ten Helbet nie powinien jakoś dużo zrobić chyba. No. A on się teraz wyleczy. O, jednak się nie wyleczy.
Jeszcze trzy, albo on ma sześć Pokemonów. Nie ma Dragonite'a. Dragonite nie był Poison? Okej. Czuję Earth Power. Venoshock. Nie wiem, czy to mnie zabije. To jest ten Dragonite, to może mnie zabić. Ale no jednak nie. Czemu on ma Dragonite'a? Przecież Dragonite jest psychiczny. Boże, trujący był. Dobra, popierdolca dostaje już. Dobra, jest Anon. Nie wiem, czy Anona widzieliśmy. Chyba widzieliśmy Anona. Dobra, jeszcze Krobat został. To na Krobata wystawisz tej Flurona po prostu. Łatwo tego. No kurwicy dostaje, jak nie przyspieszam, nie? Ostatnią walkę. Najwyżej nie będę przyspieszał. Chociaż nie obiecuję też. Dobra, Koga, pokaż na co ci stać. A, bo Pokemony nie zmieniłem. No Koga, co będzie miał? Pewnie trujący. A jakieś na to pewnie też jesteś trujący. Heracross nie jest chyba trujący. Ty jesteś na pewno trujący. Ampharos są kosi, nie? Dobra, wystawię Pidgeota. Ampharos dam radę? Nie, dobra, dobra. Ampharos w ogóle co kosi tą ligę na razie. Niesamowity Pokémon. Że on tak leci, nie? Dwóch sam prawie rozjebał. Dobra, bo ja bym se w sumie użył Max Ethera. No na Earth Power. Jaki jest kolejny? Kolejny jest Bruno. To Bruno pewnie będzie miał jakieś fighting type'y, to chyba nie będzie mi potrzebny Earth Power. Ktoś czuje się będę bardzo mylił. Tak robię save state przed walkami, bo chcę sobie zapisać, nie? No bo jest i Jumpluff. Jumpluff on nie był fighting, więc nie wiem. Togekiss, no Togekiss jest rock type'em, chociaż nie obrywa. Boże, zjebany jestem. On był ground type'em, nie rock type'em. Mr. Rhyme? A. Ale po prostu dodali Mr. Rhyme'a. Jeśli mi się wydawało, że oni po prostu Mr. Rhyme'a dodali, nie? Ale no, to też nie pomyślę. No jest ziemny. Czy oni zrobili, że Bruno jest jakby ziemny, zamiast być po prostu walczący? Najwidoczniej tak zrobili. No jest to ciekawa zmiana, I guess. Ej, no nie pierdol. O kurwa. Revive'ów nie mam. Już kupiłem revive'y. Się trudniej zrobiło, bo teraz mi mogą Pokemony paść na tej walce kolejnej. No Pidgeot by mi się przydał na tą walkę, nie? Bo, nie, bo ona będzie typu Dark, jeśli nie zmienili jak Bruno. Dobra, jest Houndoom. Był Electrowire, Houndoom, Lantern. Lantern jaki był? No jest na pewno Dark. Nie, dobra, to zostanę. Sandslash. Sandslash jest jeszcze stalowy. No ciebie mam, ale bym chciał kogoś innego jeszcze użyć. Beedrill. A to ten Beedrill, taki chujowy Beedrill. Dobra. A jeszcze mnie zatrusz, Maciasz. Dobra, mogę po prostu wystawić ciebie, załóżmy. To była zła decyzja. No padnij, ty. Trzy Pokemony mi zdechły, nie? Dwa jednak. To jest niedobrze bardzo. To jest ostatnia walka. Jak przyjebię ją, to będę musiał wszystkie te walki od nowa przejść. Gdzie w sumie te walki nie są jakoś trudne za bardzo. No ale boli, że będę musiał od nowa je robić. Dobra, odnówmy sobie tak, Earth Power na pewno. Pidgeota tak szczerze to do teamu wziąłem, bo nie miałem pomysłu na szóstego Pokemona. No Donphana mi szkoda, bo chciałbym go użyć. Dobra, tobie to w sumie nic nie muszę odnawiać. Tobie też nic. Tobie mógłbym Surfa odnowić. No w ogóle sobie chcę sprawdzić, kiedy ja zrobiłem zapis, dobra. I wyżej jak przejebie tą walkę, czytam save'a, kupię te revive'y. Jestem pewien, że ja kupiłem revive'y, nie wiem czemu ich nie mam. Ostatnia walka, więc ja raczej nie będę przyspieszał. No mam nadzieję, że kurwicy nie dostanę przez to. Co ty będziesz miał? Jak on będzie miał 3 Dragonite'y? Nie, Dragonite'ów nie może mieć, bo przecież tamten miał Dragonite'a. Jako takiego swojego Ace'a. Fortress? Okej, nieważne. Boże, jakie mam o Shadow Ball. Zauważyłem tego. A dalej jest psychiczny po prostu. Używa substytutu. A jest za słaby, ale S z nim, nie? Dobra, Nightshade użyję, żeby sobie Shadow Balla trochę oszczędzić. Mam nadzieję, że Shadow Ball mi nie będzie potrzebny w tej walce. Jan Mega był trawiasty. On był trawiasty, więc tej Flowrze na pewno tutaj wleci. On był stalowy. Janma była Grass Flying chyba. Wydaje mi się, że Janmega też będzie miał albo ten sam typing, albo ewentualnie Flying się mu zamienił na Steel. Okej, czyli najwidoczniej jednak jest Steel typing teraz. Troszkę uderzył. Dobra, to na pewno znowu użyje Steel Winga. Nie ma tu przecież tych. Nie ma Levitate'a. Mam nadzieję, że on jest Grass Steel, a nie Steel Flying. Bo chcę Earth Powera użyć. Dobra, jest Flying jednak. To troszkę zwaliłem. Sky Attack. O. Szczerze pierwszy raz widzę ten atak w krystalach.
Nie wiem, czy oni go dodali po prostu, czy on był normalnie w grze zaprogramowany. Wydaje mi się, że go dodali. Dobra, no teraz ten mega pada. No trochę szkoda, że troszkę mi życie pozbierał. Dobra. I teraz ostatnie trzy Pokémony. Normalnie on by miał trzy Dragonite'y chyba. Albo to w remake'ach miał trzy Dragonite'y, normalnie miał Dragonary. Nie, no chyba trzy Dragonite'y by miał. On za to ma Tyranitara. Tyranitar był na pewno Dark-type'em. Pidgeot by mi się tu przydał, ale no mam jeszcze Jolteona z Double Kickiem. Boże, jaki ten Tyranitar jest brzydki. Ale mi się nie podoba ten sprite. Straszny po prostu. A, on jest duchowy. A kurwa, no mogli zrobić go Dark Ghost, żeby słabości żadnej nie miał. Dark Ghost, żeby pokazać, że to jest naprawdę mocny Pokémon, niż on słabości nie ma żadnej. Znaczy no ma słabość, jakby miał Foresighta, to wtedy bym mu wykurwił super efektywnie z tego Double Kicka, ale no. Dobra, teraz muszę tylko trafić Iron Tailem, co oczywiście się nie dzieje, bo po co mam trafiać? Jaka jest szansa, żeby dopatrzyła Jolteona? Dobra, spróbuję prostą Ferosa wyleczyć w zamian za Jolteona. Teraz tą Ferosa wrzucę po prostu. I co? Gówno. Earth Power, bo czy będę szybszy, jestem szybszy. Czego dam radę dobić? Kurwa. Ma Dark Pulsa jeszcze. Ciekawe, czy mam Ferosa przeżyje. Przeżyje, dobra, let's go. Tylko najgorsze jest to, że on pewnie chyba, no właśnie, Full Restore użyje. Nie wydaje mi się, że mogę to wygrać. Okej, okay, kryt, siad. Jeszcze jestem szybszy, dobra. Widzicie, ja jak coś powiem, to się dzieje na odwrót. Ja tak działam po prostu. Tak działa mój los, moje przeznaczenie. Jestem poziom wyżej, może będę szybszy, coś tego typu. Raczej nie zabiję go, ale może jakiś krycior? Bez kryta go zmanshotowałem nawet. Dobra, i Octillery. On ma dziwny skład. Co to jest? Sprawdzałem, że on miał Dragonite na 53. A, bo to... Dobra, bo ja sobie sprawdzałem u tego, u Hodluma Kaluma. I on nagrywa właśnie Johto Fuzz Goldu gdzieś tak 2 lata temu chyba. Że po prostu w tamtej wersji może miał inaczej trochę. No i dobra, bo w sumie... No liga przeszednięta jest, nie? 4 Pokemonami bez revive'ów. 2 Pokemony mi zdechły. Pidgeot i Donphan to w ogóle totalne gówno, mi pozdychały, nie? Nic nie zrobiły w tej lidze. Ampharos to taki gigachat był. W sumie tu ligę tak naprawdę z tym Ampharosem i Jolteonem wygrałem. Jakby nie patrzeć. Coś ten Pidgeot zrobił, coś tam Donphan, ale... Jakby każdy coś tam, każdego chyba wystawiłem chociaż raz. A najwięcej to używałem Ampharosa i tego, Jolteona. No ich XD trochę. No ale przyspieszę to, bo kurwicę trochę dostaję. Dobra, Hall of Fame, super. Napisy końcowe tego typu. Ktoś ma do mnie, to będzie chyba ten bilecik do Kanto. Oczywiście tego jeszcze nie będę robił teraz. Dostałem jakieś hasło, które sprawia, że po prostu będę miał trudniejszą grę, jak to wpiszę. No, nie chcę tego. Nie będę tego używał raczej. Dobra, to spróbuję w takim razie sobie pójść od razu pokazać sobie na przykład Hoilugię, tak to zakończenie Johto. Wiem, że jeszcze jest Entei i Raikou. Nie chce mi się. Dobra, jesteśmy na samym szczycie. Żadny ten, że on przylatuje, czy coś po prostu stoi. Jak wygląda Ho? Okej, jest taki... nie wiem jaki, no taki średni w sumie bym powiedział. Dark Flying. Super. Jeszcze Lugia. Dobra widzowie, nie chcę mi się tej Lugii złapać. Już dzisiaj. Wiem, co zrobić całem, ale trudno. Nie chcę mi się uchodzić teraz po tych jaskiniach wszystkich. Może to zrobię, jak będę... Kanto robił. No jak mówiłem, to Kanto to będzie po prostu taki dłuższy odcinek. Całe Kanto w jeden odcinek po prostu zrobię i tyle wywalone będę miał. Nie będę musiał montować 5 odcinków, czy tam 6 i tego typu. Dobra, tyle. Do widzenia.